Idziemy teraz cały czas w górę. Proszę powiedzieć, gdzie my się znajdujemy. No to jest taka część Dąbrowy. Nie chcielibyśmy jeszcze na razie mówić dokładnie, gdzie to jest, ale jest to jedna z dzielnic Dąbrowy Górniczej. Bardzo ciekawe miejsce, położone malowniczo, zalesione. No i być może tutaj te różne atrakcje z odległych lat znajdziemy. Czyli co? Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek, tak, tak. No, trzeba troszkę się natrudzić, ale myślę, że wycieczka jest bardzo ładna, ciekawa. Nie tylko ze względów historycznych, ale i przyrodniczych. No, myślę, że najlepiej tutaj nam to wszystko przedstawi nasz archeolog dr Dariusz Rozmus. No, jako Muzeum Sztygarka te wykopaliska prowadzimy ten sondaż na razie już od prawie 2 tygodni. Im idziemy dalej, tym więcej jest tych różnych kamieni w koło. Tak, tak. Widać je już na powierzchni ponad ściółką, a niektóre rzeczywiście sterczą tak pionowo, więc natura tego nie ustawiła. No, a w centralnej części, gdzie już jest odsłonięta ściółka, widać już takie duże bloki skalne, które są postawione na sztorc, a niektóre leżące, czyli przewrócone w trakcie dziejów. Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od informacji od mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który jest takim pasjonatem. Chodzi, spaceruje, ogląda i tak sobie analizował, co w tym lesie wystaje, czemu tych kamieni jest tak dużo, czy one są naturalne, czy nie. No i tak sobie wykoncypował, że być może nienaturalne to jest. Do nas zgłosił, podjechali tutaj archeolodzy na pierwszą wizytę jeszcze w zeszłym roku, taką studyjną. Później oczywiście jakieś mapy, też była georadarem badany teren. No i tak doszliśmy do wniosku, że jednak warto by się tutaj pochylić nad tym. No i tak się zaczęło. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tutaj dzieje się? No, dzieje się dużo właśnie i przyszli też panowie z Dyrekcji Lasów Państwowych, żeby zawiesić tablicę, ponieważ teren będzie już od dzisiaj monitorowany, ponieważ dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Nie spodziewaliśmy się, że będzie się tak dużo działo. Najpierw puściliśmy tutaj geofizykę, która pokazała różne ciekawe struktury, ale no właśnie pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Więc postanowiliśmy wziąć zezwolenie i zrobić malutki taki wykop, żeby sprawdzić, czy te głazy, które mają tak średnicy 40, 30 do 50 cm, ale są takie dużo obciosane, czy one po prostu nie są na przykład jakimiś ogryskami, jak ja to mówię, znaczy połączone są ze skałą macierzystą, bo tu była eksploatacja, więc tu zostawili, tam zostawili, prawda, i coś wystaje, prawda? Na tej zasadzie. No więc zrobiliśmy wykop. Do skały macierzystej to tam jeszcze 70 metrów po prostu. To jest wszystko ustawione, nie? Natomiast my cały czas nawet nie jesteśmy na poziomie, jak tu się mówi, użytkowym. Czyli tym poziomie, który ludzie wtedy używali tego miejsca, no niewątpliwie miejsca o charakterze sakralnym. Czy tylko cmentarnym, trudno powiedzieć. Może to jest coś nawet więcej. Jeżeli te głazy 3 z tymi narożnymi tutaj łączą się w jeden kompleks, to my raczej mamy coś jak świątynię po prostu. No, to jest coś zupełnie zdumiewającego. Jeszcze ten menhir. Po prostu czyścimy ściółkę, żeby zobaczyć, jaki układ jest tych kamieni, z których większość jest przewrócona, ale chwała Bogu, część stoi w swoich pierwotnych miejscach i ile nam się uda w tym roku zrobić, tyle zrobimy, wyczyścimy. Zrobimy tutaj taką siatkę piękną, zrobimy zdjęcia z drona, wyrysujemy to wszystko i będziemy się nad tym głęboko zastanawiać, co dalej, co to mogłoby być. Jak w praktyce przebiegają takie prace archeologiczne w tego typu miejscach? My w tej chwili nie kopiemy tutaj, tylko czyścimy wystające z ziemi elementy pionowe, przewrócone i celowo położone intencjonalnie na płask. Tutaj przez wieki utworzyła się po prostu ogromna ściółka. Jeżeli się chodziło po lesie, to wystawało trochę, nie? A my to wyczyścimy, no to wystaje tak, że to zaczyna wyglądać dość spektakularnie na chwilę obecną. Czyli takie odsłanianie, po prostu wyszczotkować trzeba te kamienie. Tak, po prostu zebrać ściółkę, wyszczotkować kamienie, wyczyścić to wszystko, sprawdzić fugi między ułożonymi kamieniami bruku, pokazać te fugi, pokazać, gdzie kamienie są różne, dopasowane, gdzie niedopasowane, prawda, do siebie. I to wszystko jak gdyby musi być zmapowane później. Ale na początek wyczyszczone i dopiero zmapowane. Tak to po prostu robimy na ten rok. Wierzchnią warstwę ściółki musimy usunąć przy pomocy zwykłego, klasycznego ogrodowego szpadla. Teraz będziemy się starali odsłonić tą działkę, którą sobie wyznaczyliśmy, mniej więcej 1,5 ara, tak żeby spróbować dowiedzieć się, co to w ogóle za założenie jest, jak ono wyglądało, bo na razie koncepcja, hipoteza goni hipotezę, ale każde kopnięcie szpadla zamiast odpowiedzi daje kolejne pytania. Jesteśmy na briefingu prasowym związanym z sensacyjnym odkryciem, miejscem, które dla leśników przez lata były po prostu terenem, na którym rósł las, ale specjaliści, eksperci, ludzie, którzy zajmują się archeologią, powiedzieli nam, że tutaj jest nekropolia, duża nekropolia i to bardzo stara. Jest z nami dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, który w ubiegłym roku podpisał porozumienie z Generalnym Konserwatorem Zabytków. Mam nadzieję, że informacje, które podamy, będą bardzo ciekawe. Rewelacja, coś wspaniałego, coś fantastycznego. Podpisując w ubiegłym roku porozumienie, tak troszeczkę nie zdawałem sobie sprawy, bo to jeszcze wszystko było zakryte, nie? I dzięki tutaj panu profesorowi Rozmusowi zobaczyło to światło dzienne. Z całą pewnością nakładające się kultury, niewątpliwie kultury dużo wcześniejsze od tych kultur, które tutaj przyszły do nas, czyli Azjoeuropejczyków. Dla nas to jest też wielka satysfakcja, że Lasy Państwowe w swoich zasobach mogą takie perełki posiadać, jak właśnie tutaj te wykopaliska. Rewelacja, kto wyczynie na skalę na pewno europejską, kto wyczynie światową, jeżeli chodzi o wiek. O zabranie głosu bardzo proszę teraz pana Łukasza Konarzewskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Proszę Państwa, natura w naturze, czyli kamienie i las, gdzie mamy wspaniałą przyrodę dookoła i zachowane o dziwo sprzed tylu tysięcy lat megality. Rzadkość na terenie Europy Środkowej. My kojarzymy raczej z megalitami północno-zachodnie części kontynentu, Brytanię, Bretonię we Francji, zachodnie wybrzeże Francji, Szkocję, wyspy, troszeczkę Skandynawię też. A to odkrycie jest czymś wyjątkowym w ogóle w Europie Środkowej. Takie rzeczy nie są spotykane. No i cóż, teraz kwestia ekspozycji tego wszystkiego, zadbania, wpisania do rejestru zabytków, ochrony tego miejsca też. To jest bardzo uniwersalistyczne odkrycie, to nie jest odkrycie etniczne, jakbyśmy mogli przypuszczać, tylko po prostu nasza kultura jest znacznie młodsza, polska, bo ona zaczęła się tutaj kształtować na tych ziemiach według dzisiejszych danych około 500 roku naszej ery dopiero. A jeśli mamy starsze pochówki, no to jest to związane z kulturą może hallsztacką, może łużycką, która była wcześniej znacznie, a kamienie to tego jeszcze niestety nie wiemy dokładnie jak to było i skąd się to wzięło. Oczywiście zakładając, że one są aż tak stare jak przypuszczamy dzisiaj. Tutaj mamy ślady obecności człowieka od 11 tysięcy lat, rdzenie syłkowo-paleolityczne wokół góry. Następnie mamy ślady też z neolitu, ale nie dokładnie tutaj. Potem pojawiają się właśnie nam te konstrukcje, zupełnie zdumiewające, które im więcej odkrywamy, to zaczynamy pewne prawidłowości zauważać. Na razie mam jeden grób do otworzenia, sprawdzenia. Ja w ogóle nie lubię kopać grobów, ale jeżeli będę miał tam po prostu wszystko w środku, co mi da datowania i tak dalej, to nie będę innych rozkopywał, bo i po co? One ładnie wyglądają, ten będzie zrekonstruowany. Natomiast będziemy się zastanawiać po prostu na spokojnie, bo tu jest na kilkadziesiąt lat pracy. Ja mówię, ja to zacznę. Tu powiedzmy sobie, ekipy będą to robić jeszcze przez lata. W czasie, kiedy te kamienie były tutaj układane, tutaj nie było lasu. W całej okolicy nie było lasu. Klimat był taki bardziej jak na amerykańskich preriach, można powiedzieć. I dlatego też ustawienie takich konstrukcji, może związanych z gwiazdami, z układem planet, było bardzo możliwe. I wtedy ludzie mieli tutaj widok bardzo dobry na niebo. Z doświadczenia wiemy też, jak tutaj rozmawialiśmy z różnymi naukowcami, że może się okazać nawet za kilka czy kilkanaście lat, że jeszcze nie odpowiedzieliśmy na te pytania, które tutaj są. To dzieje się tak, ja to porównuję też do archiwum X policyjnego, że pewna sprawa jest dzisiaj odkrywana na nowo, są nowe techniki i znajduje się sprawcę. I takiego sprawcę tego zamieszania tutaj neolitycznego, megalitycznego możemy znaleźć za lat kilkanaście. Dzisiaj już mamy techniki takie, które tą górę prześwietliły, a nie wiadomo co będzie za lat, za rok nawet dwa, bo postęp techniczny jest teraz tak szybki. Pan jest rysownikiem, archeologiem, który dokumentuje tutaj właśnie te znaleziska. Jak dokładnie wyglądają te prace? Prace polegają na tym, że powierzchnie płaszczyzny tych kamieni, co tutaj są usytuowane, dzielimy to wszystko na siatki metrowe i następnie każdy metr kwadratowy, który jest tutaj podzielony tymi siatkami, właśnie wyrysowuje ręcznie. Natomiast też dodatkowo są zdjęcia i zdjęcia z dronów. Później to wszystko składamy i jakby cały obszar jest uwidoczniony właśnie w programie komputerowym, jak to wygląda. Tutaj prace szybko postępują dzięki pracownikom, bo pracujemy w 6 osób łącznie, nabiera kształt ten obszar. Natomiast jeszcze stricte takich wykopów, no to tylko ograniczyliśmy się do 2 miejsc i na końcu ten jeden kurhan zaczynamy rozbierać. I w tym momencie mam nadzieję, że tam już się pojawią jakieś zabytki archeologiczne. Na razie brakuje takich ewidentnych dowodów, śladów materialnej działalności człowieka w postaci właśnie ruchomych zabytków archeologicznych. Prędzej czy później znajdziemy zabytki takie, no, nie tylko w postaci datowników, tam jakieś C14, jakieś tego, tylko w ogóle. Tym bardziej, że no, dookoła są, co więcej, na dole mamy też, tylko że młodsze, no to mamy bardzo ciekawe rzeczy, no, ale potrzebne nam jeszcze tutaj, czyli musimy badać dalej. Ostatni raz widzieliśmy się w tym miejscu w ubiegłym roku. Co od tamtego momentu zostało wykonane? Przede wszystkim posunęliśmy się we wszystkich kierunkach, czyszcząc. No i wykonaliśmy 9 sond, żeby sprawdzić, czy te kamienie łączą się ze skałą. Co prawda nie mają prawa, bo to jest dolomit diploporowy, a nie kruszconośny, który tworzy tą górę. No i po prostu sprawdzaliśmy te ustawienia. Chodźmy tam może dalej, to pani zobaczy. Jak staniemy tutaj u podnóża wzgórza, widzimy, że ona ma dwie kulminacje. Tworzy w ogóle taką nerkę, półkole i konstrukcje są praktycznie wszędzie. To znaczy się te wielkie, których pójdziemy, są po prawej stronie tutaj, a po lewej stronie są głównie kurhany. Pójdziemy to obejrzeć. Megality, kurhany, co to za określenia? No, kurhan to jest ogólne określenie kopca, po prostu mogiły. One są bardzo różne. W zasadzie chodzi o to, że na przykład jest jama grobowa i ona jest przykryta nasypem. Może być też tak, że jest nasyp, w którym jest jama grobowa, prawda? Ale może być też tak, jak niestety, no niestety, no taki model, że na przykład jest nasyp, a na nim stoi urna, popielnica, urna ze spalonymi kośćmi, a nawet może być tak, że po prostu kości są spalone, zmielone i rozsypane po płaszczu, po całej tej górce. Po wiekach no to trzeba bardzo specjalistycznych metod, żeby po prostu odnaleźć te ślady i je należy rozumieć w szerokim tego słowa znaczeniu. A w tym węższym no to są właśnie grobowce takie komorowe, złożone po prostu, zbudowane z głazów, właśnie dolmeny, czyli te podparte głazy, przechylone, menhiry, czyli stojące słupy, prawda? To jest jak takie węższe określenie, ale w najszerszym no to są wszystko wielkie po prostu konstrukcje zrobione przez człowieka, bardzo często generalnie z nieobrobionych kamieni, tylko dopasowanych do siebie. Tu się zaczyna jakby taki szlak standardowy. Tu wszystko, jak spojrzymy, to może niewprawnym okiem tego nie widać, ale te kopczyki, które jak będziemy u góry, to będzie lepiej widać w tamtej części, to wszystko są już twory nienaturalne. One są po prostu, są nasypy, na nich często stoją pionowe kamienie albo są położone duże bloki i to tworzy takie gigantyczne pole po prostu, no, kurhanowe. Proszę zobaczyć, to są te długie. Nasyp, mogiła i piramidka na niej. Tych piramidek jest bardzo dużo tutaj. Stoją właśnie na nasypach, a przed nim jest prostokątna płyta z położonym na niej kamieniem. No a tutaj sobie możemy przyłożyć. O, lecz sobie zerknąć Proszę zobaczyć idealnie, jak ściany na północ. To było prawdopodobnie tak, że były mniejsze bloki wynoszone tutaj. One nie popękały tu. One były dopiero tutaj składane jak puzzle. Jak przyłożę komórkę, o, to też tak, o, proszę zobaczyć. Idealnie do północy ta ściana idzie. Pokazuje kompas to samo. Pokazuje kompas to samo. Wszędzie pokazuje to samo. Tu widać wkopy pod fundament. Czyli najpierw wykopano doły po prostu i osadzano te rzeczy, używając różnych takich prostych urządzeń. No więc nie jest to wczesne średniowiecze, bo używano by bardziej zaawansowanych technik. No. Chodźmy dalej. Tutaj widzimy. Tak. O, ten właśnie grób otworzyliśmy, ten tutaj. I właśnie, co jest niezwykle ciekawe, na dole leżało to plus twarz. Ona jest w muzeum, natomiast to jest reszta i to jest najdziwniejsza rzecz, dlatego że ten kamień to jest dolomit kruszconośny, stele pionowe to jest dolomit diploporowy, a to jest sprawdzone przez geologów wapień gogoliński, który nie ma prawa tu być na górze. On został przyniesiony i włożony do tego grobu i z tego właśnie mamy kości, mamy po prostu spaleniznę, ale to widoczne tylko przez mikroskop, prawda? Drobne przepalone szczątki. To jest obstawa, to jest skrzynia, którą dokładnie otworzyliśmy. W środku jest dwukolorowo. Połowa jest czerwoną glinką tutaj zebraną, a reszta jest jasna. I to jest celowo zrobione, bo jest idealna granica i to w kilku miejscach się powtarza. No jakieś ślady rytuału. No i tu się pojawił problem, dlatego że pierwsze daty, które mieliśmy, to był VII-VIII wiek, no ale potem mi się zachciało robić kolejne daty i wyszedł II wiek naszej ery. Potem wyszedł właściwie między 13 a 15, a potem wyszło między 9 a 11. No więc powiem szczerze, tylko nam się zagadek narobiło na chwilę obecną. To tworzy wyraźny, jasny układ, że wchodzimy w coś, co jest jakby związane z jakąś taką wielką tajemnicą, prawda? Czuję się tutaj taką energię, prawda? Energię wieków. To musiał zrobić człowiek i to gigantycznym nakładem sił. No bo my mamy narzędzia metalowe, kilofy, brechy, możemy w kilku się zebrać i próbować takim kamieniem ruszyć, możemy go podnieść, zobaczyć co pod nim, prawda, łopaty mamy. Oni nie mieli, oni w ogóle metalu nie mieli, prawda. No. Więc ja jestem pełen podziwu dla tych. Musiało ich nakręcać jakaś bardzo, że tak powiem, mocna idea. No to tylko religia może ludzi skłonić do tak ciężkiej pracy dla wyższego, ponadczasowego dobra.